Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj War Thunder i kolega Daronix, który zrobi świetny wynik tym oto pojazdem. Chyba jego kształt już wszystko wam mówi. Jest to Leopard. Konkretnie Leopard 2A7. No, myślałem, że trochę za głośno, ale to ja miałem grę pod głoszoną. Dobra, jedziemy tak, żeby widzieć jak kolega. Jest to bitwa w trybie, który dawno już nie gościł na kanale, czyli to jest tryb zręcznościowy. Przypominam wam, że tryb zręcznościowy ujawnia pozycję przeciwnika, jeżeli tylko jest, jakby to powiedzieć, na linii ognia. Czyli jeżeli nic go nie zasłania, jakiś dom, jakieś kamienie i tak dalej, wzgórza, to przeciwnika po prostu widzimy. Jeżeli mamy przestrzał, to go na pewno widzimy. Tutaj, jak widzicie, takie niewyraźne, półprzezroczyste niki graczy, czerwone. Ale zapieprza tym Leosiem. W momencie, jak się ten nik zaświeci na czerwono, to znaczy, że no... bezpośrednio widzi kolega. Na razie był jeden. Wydaje mi się, że te drzewka zostały dodane. Nie przypominam sobie takich brzuszek. Okej, mamy drugi frag w tym momencie. One shot, one kill oczywiście. Trochę się one chwieją, tak jakby na wietrze. No, wygląda to trochę inaczej. Nie wiem, czy dobrze, ale muszę się tam zainteresować, czy coś się dzieje w sprawie jakiegoś upgrade'u graficznego. Oczywiście map, a nie pojazdów. Udało się, ale chyba czołg nie został wyeliminowany. To jest oczywiście bitwa, jak widzicie, tutaj już dosyć nowoczesnymi pojazdami. Oj, mało brakowało. Mało brakowało. O, nie dał rady te 90. Proszę, następny strzał. Mamy już 6 fragów, te 90 cały czas tutaj coś próbuje. Ale bardzo marnie mu to wychodzi. Bardzo marnie. No, te drzewka tak w zimę wyglądają inaczej. Inaczej, zdecydowanie. Fajne takie brzuski. Nie no, znowu babokiem. To jest taki typowy babok. Znaczy no, nie jest to tak wygodne jak babok w wocie, tak? Tutaj trzeba jeszcze dobrze nalot zrobić. Można być strąconym po drodze. No, poszło, poszło. Pięknie. Cóż to się stanęło? Dobra, z powrotem czołgu, słuchajcie, 10 pojazdów zniszczonych. Nawet nie wiadomo kiedy. Nawet nie wiadomo kiedy. BT-5! Chyba dobrze widziałem, BT-5. Wow. Patrzcie, następny czołg zniszczony, 11 już jest.
szczerze mówiąc, to w ogóle nie pamiętam tej mapy, czy kiedykolwiek na niej grałem. Wydaje mi się, że to jest jakaś mapa. O, to zabolało. Obsiedli. No i proszę. 13, 13. No wydaje mi się, że to może być jakaś nowsza mapa. Ten wystrój tutaj jest zupełnie inny, tak jakby, nie wiem, Anglia? Chociaż z drugiej strony tu jakieś takie góralskie na horyzoncie. Trzynaście fragów. No jednak widać, że na zręcznościowych bitwach, na tych najwyższych... Nie, kurka, idziesz do domu, nie. Na tych wyższych tierach zręcznościowe bitwy jednak grają ludzie. Nie tylko na niskich. Pewnie coś tu się zarabia, albo kasiora, albo... O! Tutaj te czołgi takie są szybkie, że... No i do tego mapka jest niewielka. Ale nawet na dużej myślę, że taki Leoś 2.7 naprawdę prędkość porządna. Patrzcie, było przebicie chyba wieży. Co teraz? Zobaczcie, jak się to kręci, kurde. Szybko. Tutaj widzę jakiś zamek. Zamek oczywiście na mapce musi być. Leopard dosyć dobre opuszczenie działa, więc tutaj na takich łagodnych wzniesieniach powinien sobie dawać świetnie radę. Mamy 16 fragów, moi drodzy, w tym momencie. 16. I to było tak zrobione od niechcenia, tak jak... No, ciężko nawet wyłapać, w którym miejscu, w którym momencie ten frag jest zrobiony. Ale ten wybuch był piękny. To mi się podobało. Kraksa samolotu. Fajna była. No nie jest za wesoło. Zazwyczaj te bitwy, jak wam prezentuję, to jest taka sytuacja, że drużyna gracza jednego po prostu ma niesamowitą przewagę tego, który powtórkę przysłał, a tutaj jest sytuacja odwrotna. Przeciwnik ma bardzo dużą przewagę tutaj. Patrzcie, nie. To jest najwięcej nalotów samolotowych w ogóle we wszystkich powtórkach na 100%. No cóż, musiało jednak tak się skończyć. Coś o tym wiem. Dobra, wygląda na to, że koniec, moi drodzy. To było, już dawno nie było War Thundera. Zobaczyłem, że kolega przysłał
zręcznościową tym razem bitwę, no więc pomyślałem sobie, że będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Dobra, to tyle, żegnam się z wami dzisiaj wieczorkiem Resident i to, no, trochę tam trzeba przejść tego Residenta, także kto ma ochotę, zapraszam, żegnam się z wami, do usłyszenia. We'll be right back.